Dobry wieczór. Mam takie mieszane uczucia co do tego meczu, bo w momencie, gdy doprowadzamy do remisu, w moim odczuciu, no, dominowaliśmy na boisku, jeżeli chodzi o budowanie ataku. I nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, co się wydarzyło z moim zespołem po zdobyciu bramki, bo chyba zapanowało zbyt duże rozluźnienie. Nie byliśmy konsekwentni w tym, co sobie założyliśmy. Każdy zawodnik chciał wymyślić coś swojego i to nas kosztowało stratę drugiej bramki. Wiadomo, pierwsza bramka z rzutu wolnego, ale to była konsekwencja błędu naszego środkowego pomocnika, ale to się będzie zdarzać, bo taki preferujemy styl grania, że chcemy budować od tyłu. Niestety przytrafił się ten błąd, ale nie zrzucamy tego teraz na jednego zawodnika, bo uważam, że cały zespół po naszej zdobytej bramce rozluźnił się i nie wiem, czy to jest młodość, ale musimy nad tym popracować, bo tak to nie może wyglądać, bo powinniśmy gonić po kolejną bramkę, a nie zadowalać się tym, co uzyskaliśmy. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, chciałem zapytać o specyfikę meczu z rezerwami ŁKS-u pod kątem takim, że to jest takie trochę chyba starcie akademii, zresztą z Lechem tak samo. Czy wy do tego też tak podchodzicie, że poza tym, że materiał typowo meczowy, to druga rzecz to jest właśnie to, że sprawdzacie, jak te akademie w kraju się mają, no bo jakby nie patrzeć, to są eksportowe drużyny akademii. Może aż tak bardzo nie podchodzimy do tego, że to jakieś starcie akademii i jakaś rywalizacja wielka, tylko uważam, że to jest fajne, że na poziomie centralnym mogą zagrać tylu młodych chłopaków, no bo bodajże u nas 7 młodzieżowców i w ŁKS-ie tak samo, więc to powinniśmy na to patrzeć pod tym kątem jako trenerzy, że to tylko na plus. Nie możemy patrzeć na rywalizację, bo jeden chłopak jest tu, za chwilę może być w drugą stronę transfer, tak jakby u nas Oliver Sławiński jest teraz w ŁKS-ie, ale powinniśmy patrzeć tak troszkę dalej, bo często się mówi o te rezerwy w drugiej lidze, a po co, a to jest mega doświadczenie dla tych chłopaków i myślę, że to zaprocentuje nie tylko w danym klubie, tylko też dla polskiej piłki, tak? No bo ci chłopacy muszą się, mówię, z bardziej doświadczonymi zawodnikami zmierzyć i to tylko będzie na plus, więc ja nie podchodzę do tego rywalizacji akademii, tak? Tylko bardziej patrzę. Cieszy mnie bardziej to, że tu tyle młodych chłopaków w jednej i w drugiej drużynie i z tego jestem jakby zadowolony, że mogliśmy też zagrać z tak młodym zespołem jak nasz. To jeszcze jedna rzecz, takie może trochę naiwne pytanie, ale bardzo mi się podoba to, bo sprawdziłem. Zawsze mecz zaczynacie z numerami od 1 do 11. Nie ma zawodników, którzy mają przypisane swoje numery. Czy to jest przywiązanie do tradycji, nie wiem, tej angielskiej, czy w ogóle dawnej piłki, jak to jest? Nie, to jest jak był pierwszy dyrektor z Holandii, Richard. To jest po prostu numeracja już była ustalona i tego się trzymamy tak naprawdę. No, dyrektor był chyba 8 lat temu, 9 i od tego momentu tak to zostało i się tego trzymamy. Dziękuję. Przede wszystkim gratulacje dla chłopaków, bo wykonali naprawdę bardzo ciężką i dobrą, mądrą pracę. Szczególnie w drugiej połowie sądzę, gdzie ta nasza organizacja wyglądała lepiej i to się przełożyło może nie na lepszy wynik, bo tą drugą połowę zremisowaliśmy, ale na sporą liczbę sytuacji i chyba na większą kontrolę z naszej strony. W pierwszej było naprawdę intensywnie, wymagające, szczególnie gdzieś tam te ostatnie minuty tej pierwszej połowy, tutaj mieliśmy trochę problem, dlatego zareagowaliśmy tą zmianą w przerwie. Nelson naprawdę dużo dał tej drużynie w drugiej części. Cieszy nas to zwycięstwo. Do jednej rzeczy chcę się odnieść, bo na konferencji przedmeczowej dostałem pytanie, czy to jest drugie wydanie rywalizacji między akademiami po tym, jak pokonaliśmy, czy pokonała druga drużyna Lecha Poznań. To chciałbym powiedzieć, że mamy w sobie na tyle dużo pokory i tyle dużo świadomości, że nie będziemy się stawiać w jednym rzędzie z tymi akademiami, bo one wychowały bardzo wielu dobrych, czy na polskie warunki wybitnych zawodników, reprezentantów Polski. Sprzedawali piłkarzy za grube miliony, grają ci piłkarze w najlepszych ligach w Europie i musimy mieć my wszyscy tego świadomość, że ŁKS jest pewnie gdzieś na początku swojej drogi, bo te akademie zaczęły funkcjonować dużo, dużo wcześniej i nakłady i wiele, wiele tam innych rzeczy się po prostu zgadza. A my musimy do tego poziomu dążyć, więc to była tylko rywalizacja drugich drużyn, klubów
i cieszymy się, że tą rywalizację w tym momencie wygraliśmy. Bardzo proszę. Krzysztof Sędzicki, Telewizja Toja. Panie trenerze, ale dzisiaj akurat tych młodych piłkarzy zobaczyliśmy całkiem sporo w wyjściowej 11 i to chyba też taki plus, że ta drużyna z tymi młodymi piłkarzami wygrywa. No zdecydowanie tak. Sądzę, że to był chyba najmłodszy zespół, jaki wyszedł od początku w tych rozgrywkach. No i też mówiłem o tym przed meczem, że chcemy na to patrzeć. Dzięki dobrej pracy trenera Matysiaka, sztabu w tych wcześniejszych kolejkach zgromadziliśmy sporą liczbę punktów i to daje jakiś komfort, chociaż on jest nieduży, bo tak naprawdę dystans między strefą spadkową a strefą barażową w tej lidze to był 6 punktów przed tym meczem i sądzę, że tam za dużo się nie zmieniło, więc to tak naprawdę 1-2 mecze i zamiast grać o górne rejony tej tabeli, to będziesz po prostu walczył o to, żeby nie spać za nisko, więc to jest wymagająca naprawdę liga, bardzo wyrównana, ale to, co powiedziałem, ten komfort pozwala nam na to, żeby postawić na tych młodych zawodników i oni się bronią, bo dzisiaj pierwszy raz w bramce zagrał Bomba, Olivier grał już drugi mecz, dzisiaj strzelił bramkę, co mnie bardzo cieszy, bo fajnie pracuje na treningach i uważam, że też trzeba pochwalić na pewno, bo zapracował na to Antek Młynarczyk, bo również w treningu to wygląda z jego strony bardzo dobrze i cieszę się, że to potrafił przełożyć na mecz, co na pewno dla niego też było jakimś tam dodatkowym takim stresującym momentem pewnie, no bo wyszedł od początku na stadionie, a zupełnie tego nie było po nim widać, więc brawa dla niego, ale przede wszystkim oczywiście brawa dla całej drużyny za to, jak funkcjonowali jako zespół właśnie. A nie baliście się trochę, że te sytuacje świetne w drugiej połowie, które jeszcze się nadarzyły, żeby to coś skończyło, nie wiem, 3-1, 4-1, czy to się w końcówce może zemścić, bo już szalonych meczów w drugiej lidze drugi zespół też miał trochę w tym sezonie. Baliśmy się. Panie trenerze, no muszę zapytać jeszcze o sytuację, która tak wstrząsnęła dzisiaj o Janka Łabęckiego. Czy rozmawialiście na ten temat w klubie i co będzie miał teraz wilczy bilet, jak to będzie? Nie, ja się dzisiaj skupiałem na tym, co do mnie należy, czyli na przygotowaniu do drużyny, do meczu. A tej sprawy nie chcę komentować, bo to jakby za mało mam danych, tak jak mówię, ja akurat osobiście nie rozmawiałem z nikim poza jakimś tam wymianą pojedynczych wiadomości, więc nie chcę się do tego odnosić. Przyjedzie Janek, są osoby tutaj wyżej ode mnie w klubie, które pewnie będą o tym decydować, a swojego prywatnego zdania nie będę tutaj może zdradzał. To ostatnia rzecz już a propos zespołu właśnie tego, który już pan prowadzi. 4 mecze bez wygranej, październik bez wygranej, listopad zaczęty wygrany. To chyba też ważne, bo już trochę też było tych meczów niezłych, trochę, ale brakowało tych 3 punktów. Zdecydowanie cieszy nas to zwycięstwo, bo faktycznie ta seria była świetna. W pewnym momencie ta drużyna wygrała 4 mecze z rzędu i to wywindowało nas gdzieś tam w te górne rejony tabeli, ale tak jak mówię, te odległości między tymi drużynami w tabeli są naprawdę nieznaczne i tutaj wygrywając bądź przegrywając pojedynczy mecz można się zamieszać w jakąś tam walkę, niepotrzebną nerwówkę, że tak powiem i okej, no przyjęlibyśmy to, no bo to też rozwija, przede wszystkim po to jest ten zespół, żeby rozwijać zawodników, więc jeżeli trzeba byłoby zareagować na porażkę, no to byśmy to po prostu zrobili, ale cieszymy się też, że będziemy mogli trochę właśnie spokojniej, na pewno dzisiaj jest fajnie, przyjemnie, bo się możemy pocieszyć i w większym komforcie po prostu od jutra zacząć przygotowania do meczu z Jastrzębiem. Czy nie będzie dnia wolnego? No jeden będzie, ale nie jutro. Dzisiaj podejmowaliśmy u siebie zespół Zagłębia Lubin. Na pewno dla mnie szczególny mecz, ponieważ jeszcze 3 miesiące temu kończył się tak naprawdę 5. rok bycia w Akademii i w pierwszym zespole Zagłębia. Myślę, że pierwsza połowa, początek na pewno zdominowaliśmy przez takie pierwsze 10 minut zespół z Lubina. Oczywiście po mojej bramce, która dla mnie bardzo dużo znaczyła, bo jeszcze 3 miesiące temu zostałem odsunięty z drugiego zespołu do CLJ-ki. Ja uznałem, że takie słowa w moją stronę zostały trochę takie, odczułem to tak, że jestem po prostu za słaby. No i dzisiaj miałem taką możliwość, żeby udowodnić wszystkim dookoła, że potrafię grać w piłkę. A wracając do meczu, myślę, że pierwsza połowa
środek i końcówka bardzo intensywna. Musieliśmy trochę więcej popracować w obronie. Najważniejsze było dla nas to, żeby zejść z korzystnym wynikiem na przerwę. Po paru wskazówkach od sztabu szkoleniowego widzieliśmy, jak wyjść, żeby po prostu dzisiaj, po tak naprawdę 4 tygodniach, podnieść z murawy 3 punkty. Mogliśmy na 2-0 zamknąć praktycznie mecz, tam bodajże po strzale Janka Kuźmy. No i dostaliśmy od razu po tej akcji takiego gonga na 1-1 i zrobiło się nieciekawie, ale widziałem po zespole, że nie daliśmy głów w dół i chcieliśmy po prostu my przejąć inicjatywę w drugiej połowie. Fenomenalne uderzenie Janka Kuźmy. Bardzo się cieszę, że ten zawodnik po 2 meczach mógł znowu zdobyć bramkę, zwycięską bramkę, bardzo ważną bramkę. No i na pewno dużo wniosły zmiany trenera w kluczowych momentach moim zdaniem. No i po prostu już od 85 minuty tylko na wynik 2-1 dowieźliśmy i 3 punkty zostają w Łodzi. Dziękuję. Oliver, powiedz, czy można was charakteryzować jako zespół ofensywny, lubiący grać ofensywnie, bo są zespoły w tej drugiej lidze. Ja wiem, że tu jest jeszcze ten aspekt akademii, żeby ta piłka, nazwijmy to, wyglądała, ale dużo jest drużyn, które gdzieś barykadują się, przerywają. No, widziałem mecz w Grudziądzu, w Stężycy, no, tam tej piłki w piłce nie było za dużo, a wy chyba chcecie w tę piłkę grać. Na pewno zgodzę się z pana słowami. Czasami trzeba obrać taki bardziej toporny styl gry, jeżeli nie idzie albo prowadzimy na przykład 1-0, żeby po serii bez zwycięstwa w końcu te 3 punkty zdobyć. Ale myślę, że tutaj każdy z nas, jak jest na boisku i każdy, kto wchodzi i na treningach, myślę, że piłkarsko wygląda to bardzo dobrze. I z tego, co mówisz, jest rywalizacja o miejsce w składzie, także w tym drugim zespole, bo tu dochodzi aspekt tej trzeciej drużyny, CLJ-ki, tak? A z drugiej strony można też patrzeć wysoko, no bo myślę, że tobie się też marzy zagrać kiedyś w pierwszej drużynie. Na pewno. Myślę, że rotacja jest bardzo duża. Choćby odkąd przyszedłem do klubu, to Antek Młynarczyk żadnego meczu chyba nie zagrał od pierwszej minuty, jak dobrze pamiętam. No a dzisiaj pokazał się z bardzo dobrej strony. Myślę, że jak najbardziej. To jest moment chwili, możesz grać w drugiej drużynie, a za tydzień, za dwa trener zobaczy, że się prezentujesz na tyle dobrze, żeby zagrać w Ekstraklasie i myślę, że tutaj nie ma z tym problemu. A rozmawiał z tobą już trener Piotr Stokowiec? Jeszcze nie mieliśmy okazji, ale mam nadzieję, że w niedługim czasie porozmawiamy.